Witajcie ponownie z Pragi. Stolica Czech to jest takie miasto w Europie, które praktycznie na równi z Paryżem i z Londynem jest zwiedzane przez turystów. Ilość turystów jest porażająca. Czesi stanowią może 50% tutaj napotkanych ludzi. My z Misiem właśnie wracamy z kościoła pod wezwaniem świętego Wacława. Tam pracuje bardzo sympatyczny ksiądz Jerzy, który jest Polakiem, który od 30 lat tutaj posługuje w Czechach na różnych parafiach. W parafii świętego Jerzego jest od 10 lat. Bardzo ten ksiądz jest podobny do Jaromina. Z twarzy. Jaromin to wiecie, kto to jest. To jest najlepszy mechanik we wschowie. No i co? Z księdzem porozmawialiśmy, wszystko uzgodniliśmy pod kątem ślubu Natalii. A teraz wracamy do hotelu. Co byśmy jeszcze tu chcieli zrobić oprócz świętowania, oprócz tego, że będziemy na weselu, oprócz tego, że będziemy się modlić, będziemy towarzyszyć Natalii i Wilhelmowi w najważniejszym dniu w jej życiu. Oprócz tego razem z Misiem chcielibyśmy jeszcze wybrać się na mecz Sparta Praga Slovan Liberec, ale nie wiem, czy w natłoku obowiązków będzie na to czas. Najważniejsze, że pogoda dopisuje.